Moi drodzy widzowie, jest mi niezmiernie miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dwa bardzo ważne tematy, które pojawiły się w wielu listach i dlatego dzisiaj to króciutkie omówienie, ponieważ nie ma takiej możliwości, aby w krótkim filmie omówić coś tak głębokiego i tak ważnego. Ale spróbujmy, tyle co się uda, to się uda. Pierwszy temat to są niebezpieczeństwa magii, czyli czy zajmując się rytuałami, zajmując się czarami, zajmując się tarotem, zostaniemy za to ukarani? Czy te karty mogą nas w jakiś sposób opętać? Czy te energie mogą w nas w jakiś sposób nam zaszkodzić? To jest pytanie, które pojawiło się nawet dzisiaj w liście od Joasi, która wysłała mi bardzo ciekawego bloga, można tak nazwać, ciekawego negatywnie, który omawia historię wróżów, wróżek, wszelkiego rodzaju jasnowidzów, którzy padli ofiarą jak gdyby swoich własnych kart, czyli zostali opętani przez te siły demoniczne i one zmaterializowały się w ich świecie w postaci nieudanego związku, w postaci bankructwa czy innej. Moi drodzy, to jest temat, który bardzo często budzi takie negatywne emocje. Czyli bardzo wiele w internecie czy w mediach znajdziecie artykułów na ten temat o niebezpieczeństwach związanych z rytuałami czy z magią. I czasami mam wrażenie, że artykuły te dzielą się jak gdyby na trzy części. Pierwsza z nich to są artykuły pisane przez osoby bardzo wierzące w religię chrześcijańską, które uważają, że tarot jest diabelski i dlatego starają się nawet podszywać pod inne osoby i wymyślać pewne historie, aby innych, jak gdyby wiernych, trzymać z daleka od tego. Druga kategoria ludzi to są wróżki, które boją się konkurencji i te osoby bardzo często również piszą do mnie, obwiniając mnie, że poprzez moje książki, poprzez na przykład kurs magii 1, 2, 3 i 4, tracą klientów, ponieważ ludzie sami zajmują się tarotem, sami sobie wróżą i już nie korzystają z ich usług. I trzecia kategoria to są osoby, które może w pewien sposób rzeczywiście negatywnie zostały doświadczone poprzez rytuały, czy poprzez odczytywanie przyszłości z kart tarota, z kryształowej kuli, czy wahadełka. I teraz tak, te dwie pierwsze kategorie, to jest jasne, że większość tych historii jest wymyślona, dlatego nie ma sensu się tym zajmować. Natomiast trzecia kategoria to są ludzie, którzy w jakiś sposób doświadczyli czegoś negatywnego w życiu. I często są to osoby również wierzące, które mimo tego, że jest to niby zakazane w wierze, zajmują się kartami tarota czy jasnowidzeniem i już podświadomie obawiają się tej kary, czyli podświadomie boją się, że coś wydarzy się złego i oczywiście myśli się materializują, więc to coś złego do siebie przyciągają. Ale są również osoby, które nie zdając sobie z tego sprawy, wyrządziły komuś krzywdę, ponieważ kierowały się swoimi własnymi takim podejściem egoistycznym. Czyli odczytały dla kogoś przyszłość, ale do tego się nie przyłożyły. Czyli odczytały coś może źle, nie mając czasu, czy już kolejny klient czekał za drzwiami i przez to przekazały jakiś przekaz niepełnie czy błędnie. I jako skutek tego działania dana osoba, kierując się tym przesłaniem, coś złego wydarzyło się w jej życiu. Czyli wyobraźmy sobie to na przykładzie. Jest na przykład wróżka, która ma w gabinecie klienta i odczytuje dla niego przyszłość. Nie miała czasu, aby oczyścić karty, nie miała czasu, aby rzeczywiście dokładnie dokonać te rozkłady, ponieważ już ktoś czeka na nią, ktoś inny i dlatego odczytuje karty pobieżnie. Przez to na przykład wyczytuje błędnie z kart, że osoba ta jest zdradzana przez partnera. Ten klient, który otrzymuje taką przepowiednię, wraca do domu i ma cały czas przed oczami to, że jest zdradzany przez partnera czy przez partnerkę i przez to rozpada się jego związek.
co dzieje się wówczas energetycznie? Energetycznie to, co wysyłamy, czyli ta podstawowa zasada magów i czarownic, wraca do nas zwielokrotnione. Czyli jeżeli my zrobiliśmy komuś krzywdę, to to wróci do nas. Jeżeli na takim błahym przykładzie czyjś związek wypełniony miłością rozpada się, bo my źle odczytaliśmy mu przeszłość, to wina leży jak gdyby po naszej stronie. Czyli myśmy zrobili coś złego, myśmy wysłali do wszechświata coś złego i nie tyle, że zostaniemy ukarani, czy to, co po prostu żeśmy wysłali, wróci do nas zwielokrotnione i na przykład rozpadnie się nasz własny związek. Czyli myślę, że w ten sposób jest to teraz jaśniejsze, jest to bardziej zrozumiałe. Jeżeli ty rytuałem, czy wykonaną wróżbą dla przyjaciółki, przyjaciela zrobisz komuś krzywdę, to nie musi być krzywda świadoma. Ta krzywda może wynikać z naszego po prostu egoizmu, że śpieszymy się, że nie mamy na coś czasu, nie przykładamy się do czegoś. Może wynikać również z naszej takiej niedbałości. To wówczas to wróci do nas. To, co myśmy złego wysłali do naszego świata, tego wszechświata. I tak samo w rytuałach. Jeżeli ktoś wykonuje rytuał i ma złe myśli, czyli na przykład chce komuś coś udowodnić, że jest na przykład w czymś dobry, lepszy od niego, najlepszy. Chce w jakiś sposób zniszczyć komuś związek, zniszczyć komuś firmę, czy jego stosunki rodzinne, to również do tej osoby wróci. Dlatego te wszystkie negatywne przesłania, że tarot kogoś skrzywdził, że magia kogoś skrzywdziła, to zawsze jest ta energia, którą ktoś przy pomocy tego narzędzia, to już Wam tłumaczyłam w moim filmie na temat magii, to jest jeden z takich starszych filmów, ale nadal aktualny. Czyli jeżeli my mamy tarota, czyli to takie narzędzie do odczytywania energii, to jest tylko narzędzie. I w zależności od tego, w czyich rękach ono się znajdzie, tak będzie działać. Jeżeli znajdzie się w rękach dobrej osoby, to jeżeli ta osoba również chce zrobić coś dobrego, jeżeli ta osoba stara się przekazać wszystko dokładnie to, co odczytała, to przyniesie to narzędzie coś dobrego. Jeżeli natomiast znajdzie się w rękach złej osoby, która już w gruncie, w swoim gruncie jest zła i nie lubi innych osób, zazdrości innym, nienawidzi innych, ma zły stosunek do innych ludzi, do świata, do przyrody, to również to narzędzie przyniesie coś negatywnego w jej życiu. Dlatego nie ma się czego bać, moi drodzy. Moja taka rada, jeżeli czytacie takie historie, patrzcie zawsze troszeczkę z przymrużeniem oka, bo w internecie można publikować różne rzeczy i nigdy nie wiecie, kto się za tym kryje. Czyli te zwykłe, normalne osoby, które nie odczuwają energii, one nie odczują tego, czy za tym artykułem kryje się dobra osoba, czy zła, jakie miała intencje pisząc ten artykuł. Pamiętajmy, że jest również w sprawie zdrowia bardzo dużo artykułów sponsorowanych, że na przykład masło jest zdrowe, czy mleko jest zdrowe i tym podobne. Dlatego zawsze należy patrzeć na coś z taką ostrożnością. Nie ze strachem, ale z ostrożnością i zwrócić uwagę na to, co może się kryć jak gdyby z tyłu, czyli co jest tłem do danego artykułu. I pamiętajmy, jeżeli cokolwiek robimy i chcemy zrobić coś dobrego, mamy dobre intencje, staramy się coś pozytywnie zmienić, to zawsze to dobro wróci do nas. Jeżeli natomiast my mamy złe intencje lub mamy wewnętrzny strach, to również spotkałam się z tym ze względu na rytuał Hekaty, który mieliśmy wspólny. Taki piękny rytuał bogini Hekaty, rytuał jasnowidzenia, że wzięły w tym rytuale również trzy osoby, które mają wewnętrzny strach, boją się jasnowidzenia, boją się zobaczyć coś złego, boją się, że zostaną ukarane, ponieważ jest to w jakiś sposób zabronione przez ich wiarę. To moi drodzy,
często lepiej wówczas odczekać, lepiej porozmawiać z aniołami, poprosić te siły pozytywne, aby po prostu pomogły Wam uwolnić się od tych starych takich przekonań, które już są dla Was nieaktualne, które wynieśliście z Waszego wychowania, na przykład w danej rodzinie, czy wynieśliście je z poprzedniego życia. I dlatego nie należy się bać, bo strach zawsze będzie Was osłabiał. Strach jest negatywny. I demony, czy te siły negatywne, one zawsze szukają ofiary, osoby słabej, która się boi. To jest dokładnie tak samo. Ja